Hej, cześć, siemano wam wszystkim, ludzie z tej strony Jack. Witam się z wami bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Zagrajmy w Dark Souls 3. To chciałem. Ja tak chciałem wyciągnąć, nie tego. No dobra, never mind. Zobaczmy, co kryje się dalej w mieście pierścienia. Dobra, tu mamy co? Zejście na dół, ale to mogę wykorzystać, żeby tego typa z góry załatwić. Oj, jest buch! A to gorzej? A, jasne, ciekawie mnie trafi. No. Kryt nakłada kontrę. Oberwałem mocno. Do tyłu, do góry. Jedna flacha, druga flacha. Bo nie ma chyba cudów zbuffowanych. Okej, jest zamknięte, super. Dobra. Tutaj miecz. Krótka titanitu. Czy jest ten, który nakłada klątwę? No come on. Padł. Tuć się mam. Do tyłu. Jeszcze raz. Dobrze. Tutaj wracamy do cudów. Tutaj szybka zmianka, żeby odzyskać więcej punktów skupienia. Jest, zaliczyło jeszcze. Czymś tak ma, że mam oryżkę, która ich rozkrywa i po prostu na amen, a ja się będę bawić jak to jest. Że widać, jakiś fotok nie jest na nich tak skuteczny. I na przykład błyskawice. O! Ciekawe. Zablokował błyskawicę czy ciosem? Po prostu mieczem. Tego jeszcze nie widziałem. Chodź. Flaszka. Piorun. Mam. Żyje. To szkoda, że nie ma pierścienia, który powoli by przewracał punkty skupienia na przykład. To by było zajebiste. Powoc mchu. Tak sobie. Dobra, znowu pozmianka pierścienia. Chociaż, dobra, może tak, nie będę zaczynać miał krytyków, więc zajmę sobie te dwa pierścienie, żeby oba działały jednocześnie. Żeby jak najbardziej korzystać z tego, co mam. O, łuskę z tytanitu mogę z niego wydropić, ciekawe. Poza nagraniem też padł mi, nogawice mi chyba wpadły.
tak? Rycerza Pierścienia. Proszę, jakie są o wiele lepsze. Dobra, co mogę, to już wymienię z chęcią. No tutaj na głowę ten kaptur tylko trochę gorszy, ale niech jest do kompletu. Brakuje jeszcze nogawic, brakuje jeszcze tylko rękawic i klaty, żeby mieć pełny pełny set. Tylko mam pecha, jeśli chodzi o dropienie go. Wędrowiec wśród odrzuconych. Mroczny duch. Okej. Gdzie jesteś, wędrowcze? Tu cię mam. Zajebiście trafiliśmy. Ładnie. Jest! Dobra. Pierścień wilka plus, kurde. Plus 3. Ładnie. Okej, okay. A czego pilnował? Setu czarnej wiedźmy. Okej, okay, to nie jest set Carly. To jest chyba ten sam set, który można zdobyć w dwójce na przykład. Dokładnie. Fioletowy kapelusz wiedźmy z Zuli, która miała uwieść Alw wędrowca, lecz ostatecznie stała się jego najgorszą, najgorliwszą popleczniczką, spędzając u jego boku całe życie. Szpiczasty kapelusz jest symbolem heretyckich magicznych sztuk, a Zuli nosiła swój z niewypowiedzianym, choć głębokim poczuciem dumy. Okej. Okay. I tutaj. Dalej. Powiada się, że wiedźma Zuli nigdy nie zaznała miłości i doświadczyła wszystkich nieszczęść świata znajdując jednak w końcu swój życiowy cel. Okej, tutaj już dalej jest to samo. Okej. Nie powiem, ciekawe. To krwawienie jest naprawdę super. Jak na razie to jest mój drugi ulubiony efekt w całej grze, nie? W całej grze, w całej serii właściwie Souls. Choć niestety w dwójce rzadko go używałem, a kto wie, może powinienem częściej. Okej, okay, tu mamy... Nie, stąd przyszedłem już. Już bym, kurde, poszedł w drugą stronę do ogniska, nie? Ale nie, stąd przyszedłem. Muszę wyjaśnić zaski swojej. Ostatnie, co potrzebuję, to na jeszcze nałożenie klątwy, nie? Jakiś typ jeszcze jest. Aha, czyżby jakieś kolejne bagno się szykowało? Okej, mamy. Nie wiem, czy od razu miałem, czy już miałem gotowe wcześniej, czy nie, ale jednego jestem z chęcią uzyskam. O, come on! Po co wy tu jesteście? Okej, to był fuksa, który się nie trafił. Padł? Padł. Dobra. Maszeczka. Okej, czyli jest za... Legion Haralda! Proszę, proszę! Czyli zyskałem jedną flaszkę skupienia i jedną flaszkę... i dwie flaszki Estusa za tamtego mrocznego ducha. Proszę, czyli to są członkowie Legionu Haralda? Dobrze. No nie, kiedyś nimi byli. Teraz to w sumie ciężko mi stwierdzić, czym oni są. Ja muszę prawie całe skupienie na nich zużyć. To się odzyskuje z jednej flaszki. I to na jednego gościa. Teraz zobaczmy, jak sobie krwawienie z nim poradzi. Mam szczerą nadzieję, że trochę lepiej. Duża dusza przygnębionego rycerza. Wojne brawo ja!
czaszka. Dobrze. Chip. I moja kolej. Super, oczywiście ma taki atak, jakbym to przerwał. Brawo ja, idealnie mi się w to jeszcze wtoczyłem. Zaś to! Dobra, został, został, został! Okej, nie, potrzebuję błyskawicy. Lepsze. Mogę ewentualnie strzelanie błyskawicami zamienić na urnę błyskawicy. Cyk! Mam. Ta jedną flaszkę użyję. Jaką ma w ogóle odporność na te... na krwotok? 68! No niestety... dużo większa niż bym się spodziewał. Ale to oznacza, że krwotok niestety jest trochę na niego słaby. O, super. Zaś ten wielki. Co, to jesteś mi przyzwie tych łuczników? Na złość wręcz? Okej, myślałem, że będzie trudka, ale jednak nie. To pytanie tu. Dobra, może załóżmy pierścień. Ten... mam jedną flaszkę jeszcze taką i taką, więc zamiast tego załóżmy ten pierścień. Żeby właśnie nie było nas słychać. What the hell? Nie każdy umie tak robić. Na plecki. Czy wypilnowaliście? Duszy przygnębionego rycerza, czyli trochę not worth, jeśli chodzi o przedmiot, którego pilnowali, a ile straciłem. No ale trudno, trudno. Co jest tutaj na górze? One. Met the dark with learning, but in the end, learned his knowledge was wanting. The world began without knowledge, and without knowledge will it end. Does not this ring clear and true? Fear not the dark, my friend, and let the feast begin. To chyba ten sam, co tam do nas gadał. One poor girl slew her own kin, but even so was embraced. Enveloped by the abyss, 'twas a comfort that neither moon nor sunless sky afforded her before. Fear not the dark, my friend, and let the feast begin. Mam wrażenie, że on teraz sprzedaje mi informacje a propos jakichś postaci lorowych. Teraz nie jestem pewny, o co może, nie jestem pewny, o kogo mogą mu chodzić. One met the water fear and let. Pokaż mi to, podaj mi to jeszcze one, raz. Poor girl. Slew her own twasic fear and let. Pewna biedaczka urządziła rzeź pobratymców, lecz i tak pochłonęła ją otchłań. Do kogo to może być nawiązanie? Dobra. Polać. Dobra, tam coś jest z drugiej strony. Zobaczmy. Jest zeskok. Dalsze przejście tam. Okej, to jest to siana, spoko. No to... najpierw to przejście, zobaczmy. Z jakieś ognisko bym się tu nie obraził, naprawdę. No za skrót do ogniska chociaż. O, come on! Serio? Dobra, tu jest rycerz bynajmniej. Czołem. No. Za młod w ogóle. Kurde, no prawie.
No! Close one. Ale niestety nie przeżyję kolejnego strzału. Okej. Okay. Nie wiem, co. Jak, wygląda, jakieś kamienie nałożył na ten młotek. Divina potrzebuje. Piękny backstabik. Dobra, go! Ładnie! Au! Au! Jest! Uff! Wielki młot leda, okej. Okay. Mamy tu jego broń. I cegł z kanestusy. No to jedziemy. Z jednego wypijemy. Okej, okay, ale ten krwotok to teraz... zbawienny był dla mnie. Jakbym z nim miał walczyć normalnie, to ni cholery bym go teraz nie zabił. Te pusto. Mamy tylko lepszy widok, powiedzmy. Lepszy. Mamy widok z góry. Ale patrz, jesteś... Zaczynałem, kurde... No gdzieś tam nad sobą, nie? A jestem już tu. Praktycznie chyba prawie, że w centrum Miasta Pierścienia. Tak bym zgadywał. Okej, okay, tutaj czymś pilnował. Dwóch grudek tytanitu. Dobra, tu jak zeskoczę... Tutaj coś jest, ale tu mogę dojść normalnie po prostu po drodze. Tu jak zeskoczę, to się zabije i to przy próbie samego zeskoku. Czyli tutaj była tylko możliwość, żeby... żeby z nim zawalczyć, nic więcej. Okej. Okay. Czy mogę jakoś wrócić? Mogę, tutaj jest. Powrót do nich. Liczyłem, że zamortyzuje mi się upadek, no ale niestety. O ciutkę za daleko poleciałem. Rozciągnę ten pierścień może. Założę ten z powrotem. O, tutaj przedmiot. Pierścień Havla plus 3. Teraz przewrót. No... Nie! No już, jakby tu była iluzja, nie? To bym się... Nawet nie wiem, czy bym się zdziwił. Na pewno bym się troszeczkę zszokował, ale czy mega zdziwił? To wątpię. Okej. Okay. Dobra, wróciliśmy na ziemię. Znaczy, na ziemię. Na dół po prostu. Tylko szkoda, że nie ma, że nie mogę nałożyć czaru, który sprawiałby, że za każde zabójstwo trochę się leczę. To byłoby super. Tak, wiem, że mam pierścień taki schowany w skrzynce, ale nie do końca wiem, jak on działa. Co dla tej sosny? Klenot mroku. Okej. Okay. One w ogóle były jakieś przerośnięte cykady, nie żeby coś. To jest ciekawe, mogę atakować, ale nie są wrogie. Z tym nie pogadam. Dobra, ten jest zaatakował, no to... Wow! To jest jakieś magiczne gałązki. O, siema, ty tu skąd? Dobra, momencik, panowie. Na ziemię. Z błyskawicami też widzę. Nie lubią. No, come on! Serio, ty zdążył. No. No. Okej, okay, to jest znowu takie raz skamienienie. To się nie pokrywają. Niestety nie ma dostępnej... Znikającego tytanitu bronił, widzę. Nie mogę sobie niestety odzyskać Estusa, a szkoda. Może z tej? Jednego użyję. Po prostu. Jest! Dobra. Estusa poproszę.
niestety muszę go od razu zużyć, żeby przeżyć. O, super! I on sobie jednak może spełnić! O, i to bez zasięgu! Dobra, panie Dziaszku. Trzeba się ciebie stąd pozbyć, niestety. Chcesz robić coś z siebie? Tak, można chyba. Dawaj. Padł. Odporność na krwotok w ogóle. Skryte błogosławieństwo. Znowu. No ja to mogę na spokojnie złożyć i odzyskać. Tutaj co mamy? Duszę zmęczonego wojownika. A tu się chowa! Patrzcie go! Mamy te, ale tu jak się chowa, widzicie? To jest ten dorosły, ten większy. No. Ha, nie ma! Kurde, jak nie jeden, to drugi. Nie, to w cykadach, nie? Teraz będzie wyglądał jak pasik, wielkie pasikoniki. Nie, nie tym cygrom. Teraz mi się młot Boga Gromu bardziej przydał, no ale... Jako, że nie mam, to sobie poradzę z nim tu mam. Że nie zaliczyło tego... Uniku! Super! Ilu was tu jeszcze będzie? O, super! Kolejni rycerze pierścienia, powiedzmy. Kurde, serio? Nie jest tak całkiem woda, więc nie będzie ta skarica rozchodziła w tej wodzie, no ale... Trzeba się tak poradzić, nie? Tego jednego bym zdjął. Ma taką rzecz, że się trzeba go zostawić czy nie. Zaklęcie w ogóle, czy co? O, jest tu za chyba z niego tak normalnie odzyskałem. Podoba się. Skupić się na jednym. To jest najważniejsze. Na szczęście to jest chwyt, ale on mnie aż tak nie bije. Dosłownie ich przenośni. No. Dobra. Tyk. Mam już te 12? Nie, nie mam, to jest dość bardziej widoczne. Gdybym mógł to użyć. Kolejna dusza. Więcej wybiarzy, kolejna żywica bladej sosny. Duża dusza zmęczonego wojownika. Też mam jednego Estusa, ewentualny kolejny w drodze. Nie wiem kiedy. Wciąż nic. Ja boję się eksplorować dalszą część, tak naprawdę. Prawa ręka Kazdo... Czy to jest... Błagam, powiedz mi, że to nie jest broń. Okej, mamy Estusa. Proszę. Okej, tutaj mamy kolejną żywicę bladej sosny i... kolejną duszę zmęczonego wojownika.
Fajne jest to, że mi nie atakują tak bezpośrednio. Czy to jest broń? Nie, to nie jest broń. Nie, jednak jest. Jest tam na dole, dobra. Zobaczmy. Mu wielki motleda to na początek. Ej, nie, nie chcę cię wyposażać, wracaj mi do tych. Wielki młot Leda. Wielki młot Srebrnego Rycerza Leda. Młot Leda był zdecydowanie najcięższym orężem spośród noszonych przez rycerzy Anor-Londo. Sam Ledo był ekscentrykiem, który przemierzał rubieże zaprzyjaźniając się z olbrzymami, a nawet z samym Hawlem Skamu. Kamienny zew. Stalowy młot wiruje, przyciągając kamienie i zbierając impet na rozkruszającą podłoże falę uderzeniową. Okej, to widzieliśmy, jak tego używał. I prawa ręka kaznodziei. Wyschnięte prawe odnóże biało-szczękiej szarańczy. A to jest szarańcza? Ciekawe. Która powstała z otchłani bagna, będące dobrym katalizatorem... A to jest kostur! Ciekawe. Będące dobrym katalizatorem magicznych mocy. Szarańcze o białych szczękach miały zwodzić ludzi ku mrokowi, lecz większość nie widzi świata poza kolejnym posiłkiem. Gałąź żeru. Używaj dusz, by splatać ostrą gałąź do szpikowania ofiar. Jest to broń wielokrotnego użycia. Aaa, czyli to jest to, co oni wykorzystują. Okej. Okay. Za cenę dusz, mówisz. Spoko. Kurde, trzech rycerzy. Ja bym tam jednego przywołał. Tu... O, bardzo ładnie, akurat złapał jakiś fokus. O kurde, akurat nie złożyłem. Ciekawe. Kurde, backstaba nie było. Jest! Dobra, szybko. Okej. Okay. Nie okej. Okay. Ups. Okay, było ładnie, nie powiem. Nice, kolejny backstab. I świetnie nabitek. Kurde, Grudka! Dajcie mi resztę tego zestawu! Wiesz, dobra. Jako już mam, ten Legion Haralda jest lepszy. Nazawiki nie bardzo. Nogawice. Dziwo też lepsze. Dobra, to na razie no, chodźmy takim miszmaszu. Ej, no bez tak, ludzie. Pojedynczo, poproszę. Bezpieczna strefa, powiedzmy. Znaczy, bezpieczna. Atakować dalej nie na nie będą, nie? Serio, jeszcze żyje? Już nie. Coś to sobie zostawił. Może coś, co mnie by interesowało. Jeszcze jest to. Bierz przedmiot, bierz przedmiot. Serio, Grudka, naprawdę! To było wyjątkowo debilne miejsce na użycie. Okej. Okay. Come on, backstab miał być. Co to jest, kurde, smok? Czy coś innego? Notaur może? Demon? Teraz jest backstab. No. Kurde, przerwę. Dupnął mnie. To gorzej. To o wiele gorzej. Weźmie mu jakami w czuta weszła i co? I dam się teraz zabić jak skończył pana. Dobra, kolejny też człowiek nabił. Żart. Każdy mogę skonsumować żaru, tak jak człowieczeństwo, nie? To jest ten jeden minus w trójce.
Bo żaru mogę użyć raz, człowieczeństwa mogę użyć tyle razy, ile chciałem. No ale od czego jest Zigro, prawda? Dobra, jeszcze jedno. Okej, coś to by mi tu leczyło, jeszcze mam. Nie, to niestety nie jest Dark Souls 2, gdzie mogę mieć w sobie jeszcze trzy mniejsze przedmioty leczące, które mogły mnie leczyć. Nie wiem, dlaczego oni to usunęli w ogóle, bo to była zajebista rzecz akurat. W Sekiro to zostawili. Patrzcie, granulki albo te, nie? Granulki albo... No te. Może jak to się nazywało? No ryż po prostu, nie? O to mi chodzi. Ale tutaj jakoś o tym zapomnieli. No 12 jeszcze nie mam niestety. I tu. Tak jak sądziłem, nie żyję. Okej. Okay. Życia nie mam prawie w ogóle. Być może moim błędem jest to, że nie wykorzystuję kosy, żeby się leczyć, bo kosa obrażenia bije jako takie, ale życie zawsze przywraca tyle samo. Więc może powinienem jej trochę poużywać, a zamiast tych błyskawic. A może powinienem wrócić do ogniska i... 35 minut! Kiedy minęło 35 minut? Halo! No kiedy? Dobra, co jest to? Okej, ma ten topór, który miała zbroja zabójcy smoków. Ci... No ci na pewno wstaną, jak do nich podejdę, więc może ich ominę szerokim łukiem. A nie, to jest zbroja zabójcy smoków, tak po prostu! Halo, co ona tu robi? Dobra, szybko, przedmiot. Łuska, tak sobie. Dobra, tu. Serio, dwie łuski? Więcej nic. Kurde, musiałem być dalej tam, no ale nie mogę. Walczę. Dobra, odpuśćcie se w końcu. Biegnie dalej. Ja też biegnę dalej, wyjebane w niego pan. Już? No jeszcze? Kiedy on co odpuści? Kupie, daj mi spokój. Już? Nie, biegnie dalej! Podziwiam za wytrwałość, naprawdę. To jest tutaj. Migoczący tytani, czyli też takie sobie. Skąd to trzęsienie? Teraz zaczął sobie odpuszczać. Okej, tam jest dalsze przejście. Wiem, że widzę ognisko, bo tylko syf na ekranie. Dobra, tu mogę iść dalej. Co jest? Wow! Smok? Czy to jest Midir? Oh. Chyba tak. Okej, on tak będzie skanował ogniem, w cudzysłowie, całą tę ścieżkę. O nie. No dokładnie. Ja pierdolę. Na bank tam jest ognisko. Mówię wam, tam jest ognisko, jak chuj. Dobra, czyli teraz po prostu dziduję tam. Kurde. A szkoda, że nie udało mi się tam, że nie miałem więcej tych, nie? Dobra, olewać wszystkich, totalnie. Po prostu lecę tam, omijam wszystko i wszystkich. Zbieram duszę i tylko lecę do tamtego, tego. Tamte miejsce, przejście, tu jest przejście. Dobra, jestem z powrotem, patrzcie go. Jak się mi przygląda, skubaniec.
obserwuję, jak sobie radzę. Dobra, omijamy tych. Wiesz, to jest zabawne, bo zabiłem większość tych typiarzy, ale jeszcze nie żaden z tych rycerzy nie wydropił mi tego, co chcę, żeby wydropili, czyli resztę swojego setu. Nie ma co myśleć nawet o używaniu tego. O używaniu tych. Muszę tu schować? Chyba tak. Dobra. Logiczne, ogień się przez chwilę jeszcze utrzymuje. Często była inaczej useless. Śmieci, czyli jeszcze bardziej useless. Wstawaj. Flaszkę łyknij. Tu. Duża dusza zmęczonego wojownika. Dawaj, 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 dawaj! Jest! Ogniska brak niestety, z tego co widzę. Przyznam, jestem ciutkę zawiedziony. Klejnot, ciasto z łajna. Dobra, co jest tutaj na dole? To jest pytanie. Jestem bezpieczny. Ten tak coś czułem, że wstanie. Wow, łuska z tytanitu. Super. Ja bym chciał jakieś ognisko znaleźć. Dobra, tu są dwa przejścia. Jedno jest tam. Drugie jest tu. Zobaczmy najpierw to. Jak na złość. Wszystko. Jasne, jeszcze dajcie mi kurde atak ducha. Dlaczego by nie? Ten błyskawic. Mam full, więc nie wezmę więcej. What? Czemu się nie mogę rozpalić? Że co? Czekaj, to przecież mam ten set na sobie? Czemu się nie mogę rozpalić? Czy przez to, że mnie atakuje mroczny duch? Nie gadaj, że przez to pierwsze, że przez to drugie. Czyli to są zbroje, to tak trochę głupie było. Szczery. O! Zdychają. Nie żyje! Super! Sam się kurwa stoczyłem tę jebaną dziurę! Czemu mi to tak nie idzie dzisiaj? Tak, nie przez taką wazę się nie mogą rozpalić. Teraz mogę normalnie. Dobra, no to co? Ja lecę tam dalej. Ale to już dolecę poza nagraniem. My się widzimy w kolejnym odcinku, w którym być może będę już mógł się z wami przywitać w pełnym secie rycerza pierścienia. Ode mnie to tyle. Do usłyszenia. Do zobaczenia. Cześć!